14 czerwiec 2022. Hamburg, miasto Maryi, miasto wygnania i śmierci świętego papieża Benedykta V. Jak również w Cesarstwie Rzymskim było to miasto cesarza Karola VII, wnuka króla Jana III Sobieskiego, który był koronowany przez brata arcybiskupa Klemensa Augusta, obaj urodzeni w Brukseli, której symbolem jest święty Michał Archanioł, patron Niemiec. Pierwsza wzmianka o Brukseli pochodzi z 8 maja 1965 roku. Tutaj mamy cesarza Barbarosy, który dał zgodę na portowe miasto Hamburg. Cesarz Barbarossa był przodkiem polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, tak samo jak jego kuzyn Henryk Lew. Także jesteśmy w głównym miejscu Hamburga w rocznicy 14 czerwca. W 2020 roku, drugim roku, rocznicę wywozu Polaków do Oświęcimia. Tego pierwszego transportu przy Hamburgu zostało zamordowanych 24 młodych Polaków. Z tego transportu 3 maja w 1945 roku, bo to wszystko było zorganizowane. 527 lat organizacji Jak zniszczyć Kościół katolicki, którego dokonano w obecnej chwili. Matko Boża, Królowa Polski, która była krewną, której przodkiem, tutaj przodka widzimy, cesarza Barbarossy, który działał tutaj, święty papież Benedykt V, zmarł 100 lat po Święty Max Karze, a w jego kościele, tutaj w jego, umacniał go jego listy świętego Angskara. Biskupstwo powstało 10 listopada 1831 roku, 10 listopada w 1943 roku. Tutaj w Hamburgu zgiletonowano 3 kapłanów i pastora, żeby ich krew spłynęła razem. Mówił o nich przestępca Franciszek, jak miał 50 lat i był tutaj w kościele świętego Józefa, w którym się modlę za księdza Michała Woźnickiego, do którego wysłali mnie męczennicy z Dachau. Wysłał mnie ksiądz Michał Woźniak, zamęczony w Dachau. Wysłał mnie biskup Neuhäusler, który był więźniem w Dachau 11 lipca 1941 roku. Tego dnia tutaj w Hamburgu zamordowano biskupa wietnamskiego. Wysłali mnie męczennicy Edyta Stein, która cudownie uzdrowiła w dniu swojej kanonizacji córkę mojego dyrektora Muzeum Kunstgewerbe, którego przodkowie byli właśnie w kościele świętego Mikołaja, który widzimy tylko ruinę, byli pastor i prediger. Także Matka Boska wszystko widzi, Matka Boska Królowa Polski, która odnowa Królestwa Polskiego była 26 czerwca w 1295 roku. 100 lat wcześniej powstał właśnie ten kościół świętego Jakuba. 26 czerwca w 1195 roku, a 26 czerwca w 1941 roku wywieziono do Oświęcimia 12 salezjanów skutymi z Żydami, 22 kapucynów aresztowanych w kościele Przemienienia Pańskiego Fundacji Sobieskiego w Warszawie. Także wszystko zaplanowali. Dlatego teraz dziękujemy Panie Boże za wszystkie łaski, za wszystkie znaki. Dzisiaj ksiądz Michał Woźnicki wracał z Gyczwałdu przez Częstochowę. Tam modlił się do Matki Boskiej Częstochowskiej, ale Królową Polski jest Matka Boska w Rokitnie. Obraz, który znalazł Dominik od Jezusa i Marii w dniu urodzin króla Jana Kazimierza na Wawelu, pochodził z Konstantynopola. Tam, gdzie urodził się syn króla Armenii, Aretin, którego adoptowała córka Sobieskiego, regentka Bawarii, 13 grudnia w 1707 roku w Wenecji na wygnaniu. I tego dnia w Krakowie ukazał się Jezus Miłosierny w kościele franciszkanów.
Jezu, ufam Tobie. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkie znaki. Święty Angskarze, święty Benedykcie V, wstawiajcie się za nami.